Centrum to miejsce, w którym realizowane są projekty naukowo-badawcze przygotowywane przez zespoły naukowców z naszego szpitala, jak również miejsce, które wspiera inicjatorów, pomysłodawców, wniosków o granty w przygotowaniu tych projektów. Tak było właśnie z projektem, który nazywamy wielochorobowością. Powstał on przy udziale, wsparciu naszych pracowników, którzy są doświadczonym zespołem w przygotowywaniu tego typu projektów. Pan dyrektor Dariusz Madera wspomniał, że łączna kwota pozyskanych puli pozyskanego dofinansowania to blisko 100 milionów złotych. W dużym stopniu zrealizowana w ramach centrum, na terenie centrum, czy dzięki temu powstało w ogóle centrum naukowo-badawcze. Projekt Wielochorobowość również będzie w dużym stopniu realizowany w ramach infrastruktury Centrum Naukowo-Badawczego. To obiekt, który znajduje się na terenie naszego szpitala. Mamy wyposażenie, sprzęt diagnostyczny ze wszystkich dziedzin, których dotyczyć będą procedury w ramach projektu Wielochorobowość, czyli procedury kardiologiczne, neurologiczne, chirurgiczne. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, rezonans, tomograf, ale nie tylko, to szereg innych sprzętów i aparatury medycznej, które będą wykorzystane. Rolą naszą jako centrum, którym mam przyjemność zarządzać, jest również aktywne wspieranie, jak powiedziałem, naukowców w przygotowywaniu tych grantów. To dopiero początek, rozpędzamy się i rozwijamy, ten projekt pomoże nam nabrać wiatru w żagle. Kolejne projekty przed nami, dzięki temu mam nadzieję, że będziemy wzmacniać ten potencjał naukowy naszego szpitala klinicznego.